siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Podcast siatkarski, szósty set. Dzisiaj nietypowo, nieoczekiwanie, w zmniejszonym dwuosobowym składzie. Witają Państwa Kuba Lewandowski. I z Rzeszowa Filip Kurfanty. Nie ma dzisiaj z nami, Piotrka, który jest na zasłużonym urlopie, natomiast nie martwcie się, odwiedziłem go wczoraj, byłem u niego w domu odebrać sprzęt do nagrywania i co zobaczyłem, co leciało w tle w telewizorku? No mecz drużyny z Będzina kontra Kuprum Lubin, także Piotrek, jeżeli zapominał o siatkówce, na pewno też tam, gdzie jest, obserwuje młode talenty i dalej interesuje się siatkówką i na pewno z chęcią jutro rano odsłucha nas, delektując się pięknym południowym słońcem. Jeżeli chodzi o to, co tutaj w naszej polskiej teraźniejszości, no to za nami 10. kolejka. Kolejka, po której coraz więcej już wiemy, jeżeli chodzi o Puchar Polski. I wiemy też, że mamy wyraźną czwórkę, która wyklarowała się jako tacy liderzy, którzy prawdopodobnie, no w naszej ocenie na ten moment wygrają jako czwórka tą fazę pierwszą rundę i będą zmierzać się chyba najpewniejszym krokiem do fazy playoff. Powiedz, Filip, jakie są twoje spostrzeżenia z tej kolejki, która nam minęła i jaki to ma wpływ na Puchar Polski? Czy podstawowe spostrzeżenia są takie, że matematyczne szanse na udział w Pucharze Polski straciły po tej weekendowej serii gier trzy drużyny, Kuprum Lubin, Aluron Virtus i MC Zawiercie oraz Ceradena Czarni Radom. Czwórka, tak jak powiedziałeś, wyklarowała się i przypuszczam, że rzeczywiście może tak być, że już ta czwórka pierwsza się nie zmieni i też już teraz wiadomo, że ta czwórka na pewno weźmie udział w Pucharze Polski. Mam tutaj na myśli grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle, Werwa Warszawa Orlen Paliwa, Jastrzębski Węgiel i PGS Kra Bełchatów. O pozostałe dwa miejsca w Pucharze Polski walczą jeszcze trzy drużyny. Aczkolwiek bardzo nikłe szanse ma Szlepsk, Malow, Suwałki. Bardzo prawdopodobne jest, że tę stawkę drużyn, które wezmą w Pucharze Polski, uzupełnią Indyk Polazerz Olsztyn i Trefl Gdańsk. Suwalszczanie mają jeszcze cztery spotkania w tej pierwszej rundzie fazy zasadniczej do zagrania. Teoretycznie mogą jeszcze i Gdańszczan, i Olsztynian wyprzedzić, ale no, musieliby przynajmniej trzy mecze wygrać, a to wydaje mi się, że jest dosyć mało prawdopodobne. Ostateczne rozstrzygnięcie może być już jutro, czyli we wtorek, bo aktualnie rozmawiamy w poniedziałek. Jeżeli Trefl Gdańsk 3-0 ogra zespół z Suwałk, to już będzie pewne, że Suwalszczanie w Pucharze Polski nie zagrają i poznamy komplet uczestników. Tak, w weekend poznaliśmy już czterech uczestników ćwierćfinału Pucharu Polski, natomiast w tygodniu emocjonowaliśmy się też innymi rozgrywkami pucharowymi, rozgrywkami Ligi Mistrzów. No i tutaj trzy nasze drużyny, dwa wyniki, które nas bardzo ucieszyły, które były też, powiedzmy, przewidywane, ale chyba nie w wymiarze 3-0, czyli wygrany grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle z Nakro Zelare oraz wygrana drużyny z Jastrzębskiego Węgla z Halbankiem Ankarą. Te wyniki nas bardzo ucieszyły i w nich nasze drużyny pokazały tą naszą fajną siatkówkę plus ligową. Natomiast no, duży zawód w Lizbonie, drużyna Werwy Warszawa Orlen Paliwa wyglądała troszeczkę jakby pojechała na wczasy, szczególnie, że trener Anastazji wystawił w pierwszym secie bardzo rezerwowy skład, który wyraźnie nie radził sobie z fantastycznie dysponowanym Hugo Kasparem i kilkoma innymi weteranami z Lizbony, no i te trzy punkty stracone, oby nie były tymi trzema punktami, którym zabraknie drużynie z Warszawy do tego, żeby zająć drugie miejsce, to premowane awansem do następnej fazy, czyli do ćwierćfinału. No dokładnie, trener Anastazji myślę, że się trochę przeliczył, bo obstawiam, że jego zamysł był taki, że pozwoli kilku podstawowym graczom odpocząć w tym meczu, a mimo tego uda mu się przywieźć z Lizbony korzystny rezultat. Mecz zaczęli w szóstce Jakub Kowalczyk, Dominik Jaglarski, Michał Kozłowski, Igor Grobelny. To nie są siatkarze, którzy zwykle pojawiają się na boisku w barwach drużyny z Warszawy. Zaczęło się to słabo, Benfica prowadziła już 2-0. Z czasem zaczęli wracać podstawowi gracze na boisko. Zrobiło się 2-1 i można było mieć nadzieję, że dojdzie do tiebreaka i Warszawa to wygra, a jednak czwartego seta wygrali siatkarze z Lizbony. Ten mecz się dobrze oglądało z tego względu, że fajna była atmosfera na trybunach. Te śpiewy kibiców Benfiki robiły moim zdaniem bardzo ciekawą i taką nie plus ligową atmosferę. To było coś nieco innego niż mogliśmy do tej pory obserwować na boiskach plus ligi. Mi się to z przyjemnością oglądało poza tym, co wyprawiała momentami na boisku drużyna z Warszawy, bo wyglądało to kiepsko. No i niestety ten negatywny rezultat może bardzo zaważyć na kwestii awansu, bo wiemy, że najpierw liczą się wygrane mecze. Nie punkty, a liczba wygranych meczów. I tej jednej wygranej może w ostatecznym rozrachunku przy wyjściu z drugiego miejsca z grupy
zabraknąć. Tak, moje dwa krótkie takie spostrzeżenia, które mam w tym meczu, to jest to, że na przykład bardzo mocno zaczęła falować dyspozycja Artura Udrysa. To jest trochę zrozumiałe oczywiście, no bo zawodnik, który wraca po takiej przerwie, musi falować, ale mecz z Tur bardzo dobry, a teraz ten mecz z Lizboną już wyraźnie słabszy, natomiast ten weekendowy, który mieliśmy okazję obejrzeć w sobotę, z drużyną Trefla Gdańsk jest znowu lepszy, także na razie ta dyspozycja mocno faluje, no i tak jak mówiłem, zupełnie inaczej wygląda te piłki do Artura niż idą na lewe skrzydło, tutaj taki bardzo wysoki balonik, który też może być skuteczny i jest, natomiast zupełnie inaczej to wygląda wizualnie. Co muszę powiedzieć, troszeczkę zaskoczyła mnie dyspozycja Michała Kozłowskiego, no bo tak jak mówię, w ubiegłym sezonie w tej Lidze Mistrzów on grał rewelacyjnie, szczególnie mecze z drużyną z Kazania, no i myślałem, że no chociaż faktycznie też jeden problem, który on ma, no to do tej pory no Blizzard nie daje mu za dużo pograć, także dla niego to były takie mocne początki w tym sezonie. Jeżeli chodzi o pozostałe dwa spotkania, no to drużyna z Kędzierzyna bardzo pewna wygrana na tej trudnej dla nas hali w Rozelare, no i pewnie kroczy po pierwsze miejsce w grupie. 6 punktów, 2 mecze, bilans 6-1, to chyba Filip zgodzi się, że dużych zmartwień, jeżeli chodzi o awans, nie powinniśmy mieć. Wydaje mi się, że akurat w przypadku właśnie drużyny z Kędzierzyna to żadnych problemów nie będzie i grupa z Zaksa Kędzierzyn Koźle z pierwszego miejsca zamelduje się w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Z kolei trzeci polski zespół, Jastrzębski Węgiel, bardzo pewna wygrana z Halkbankiem Ankara. Szybko Jastrzębianie w każdej z trzech partii wypracowywali sobie kilkupunktową przewagę i szybko te sety, właściwie mecz cały zakończyli w trzech setach, nie oddając tych wypracowanych punktów przewagi. A mnie najciekawsza w ogóle sprawa w tym całym meczu to debiut młodego rozgrywającego Dawida Gruścińskiego, który pojawił się pod koniec drugiej partii i zagrał efektowną krótką z Michałem Szalachą. To była dla mnie najciekawsza akcja meczu, czyli na tej podstawie można stwierdzić, że wielkie widowisko emocjonujące to nie było, aczkolwiek wynik nas po prostu cieszy. Tak, bo dla mnie to, wiesz, jak oglądałem ten mecz z mojej perspektywy, no to był pokaz taki najlepszej gry Jastrzębia, jaką oni mogą prezentować, taki bardzo ofensywny. No Christian Fromm, chociażby teraz w sobotę szybko zmieniony, w meczu z Katowicami wyraźnie sobie nie radził, a w tym meczu grał fenomenalnie i tego serii asów serwisowych, no na pewno robiły wrażenie na tureckich przyjmujących. Także oby tak dalej. Jastrzębski, no ta grupa nie jest prosta, no bo jest Zenit Kazan, chociażby Zenit, który się przepotężnie męczy ze swoją grą, który sprawił sobie chyba wielki zawód, prowadząc 2-0, przegrywając z Maseik. Maseik, które było mega nakręcone, które sprawiło nie lada sensację, tak? Mimo tego, że trener Wierbow zaczął rezerwowym lekko składem, no to to jest turbo sensacja, nie ukrywajmy tego. Dokładnie tak. Zenit Kazań ma swoje problemy wynikające z nadmiaru liczby meczów, bo oni do Maseik udali się prosto po powrocie z Brazylii, konkretnie z Betim z klubowych mistrzostw świata i oni raz, że nie najlepiej radzą sobie w lidze, jak na tą drużynę. Dwa, że przegrali klubowym mistrzostwa świata, a teraz skomplikowali sobie nieco sytuację już w Lidze Mistrzów, przegrywając tiebreaka w Maseik i na pewno jeszcze spokojny można być do posady Aleksieja Wierbowa, który ponoć ma być rozliczany, tak można powiedzieć, dopiero po turnieju finałowym Pucharu Rosji, czyli to będzie po 26 grudnia, ale do tego momentu no, będą już rozegrane wszystkie mecze pierwszej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów, czyli jeszcze przed rewanżami. Jeśli Jastrzębski Węgiel ma pokonać Zenit Kazań, to myślę, że teraz będzie idealna okazja, czyli jeszcze, nie w najbliższym spotkaniu, tylko dopiero w tej trzeciej kolejce, ale na pewno Zenit jest do ugryzienia, co znacznie by ułatwiło sytuację Jastrzębianom, jeśli udałoby im się na przykład zająć pierwsze miejsce w grupie. Ja niech ktoś nie odbierze, to nie jest jakiś super hura optymizm, bo jednak pokonać Zenit Kazań to nadal będzie duża sztuka i na pewno niełatwe zadanie, ale takie sytuacje nie są dla mnie wykluczone. Tak, i teraz delikatnie tak tutaj przechodząc na grunt nasz ligowy, drużyna Jastrzębia no, wygląda dużo lepiej, widać, że dużą pewność siebie dał im przyjście Slobodana Kowacza, który mam wrażenie ma takie wartości lecznicze, trochę tak samo było z drużyną Serbii, wiem, że to trochę może zabrzmi śmiesznie, ale wydaje się, że trochę uspokaja tą drużynę, no i przy nim wydaje mi się, że wielką szansę rozwoju ma Tomasz Fornal, bo też widać, że pewnie zgodzi się, on wszedł na dużo wyższy poziom ostatnio, tak, no bo szczególnie MVP w meczu z Katowicami na zagrywce wyglądało to bardzo dobrze, przyjęcie zawsze było, natomiast też w ataku jest skuteczniejszy, już tak nie robi takich prostych błędów, także mam wrażenie, że tu po przyjściu trenera Kowacza Jastrzębie jest na fali wznoszącej, no i tak jak mówisz, oby to wykorzystali w meczu z Zenitem, bo mówię, Zenit w ogromnym kryzysie, problemy nie tylko na boisku, też poza boiskiem, chociażby Erwina Ngapeta, także obyśmy, że następna kolejka, a cała runda rewanżowa Ligi Mistrzów dały nam dużo radości i może się uda te trzy drużyny, no chcielibyśmy bardzo. Slobodan Kowacz to jest taki dobry strażak, można powiedzieć, bo ty wspomniałeś, że sytuację z kadrą Serbii, którą w bardzo krótkim czasie doprowadził do Mistrzostwa Europy, teraz dobrze rozpoczął pracę w Jastrzębskim Węglu, a jeszcze pamiętam kilka sezonów temu, on w trakcie sezonu objął właśnie Halkbank Ankara i zdobył Mistrzostwo Turcji, więc
W takich sytuacjach widać, że Serb czuje się dobrze. Odnośnie Tomasza Fornala na pewno tak, na pewno Tomasz Fornal wygląda ostatnio dobrze, a co jeszcze rzuca się w oczy, daje sobie pograć rezerwowym, bo chociażby to spotkanie Ligi Mistrzów przeciwko Halbankowi, w szóstce zaczęli Jakub Bucki i Michał Szalacha. Też nie bał się robić zmian w tym spotkaniu z GKS-em Katowice. Z ławki weszli m.in. chyba właśnie Szalacha, tak, Michał Szalacha. I ja również z boiska zszedł dosyć szybko Christian Fromm, więc widać, że nie waha się rotować, chce chyba dobrze po prostu poznać swój zespół, ale też nie odbija się to na wynikach, no bo na razie pod jego wodzą komplet wygranych. Dokładnie tak, więc to tutaj liczymy na wygraną z drużyną Zenita Kazań, która przyjdzie niedługo do Jastrzębskiego Węgla, do Jastrzębia Zdrój. Przepraszam, oczywiście. Jeżeli chodzi natomiast o Plus Ligę, no bo chyba czas, żeby do niej przejść, nasza ulubiona liga. Liga, w której co tydzień mamy jakieś zwroty akcji. Tydzień temu tragedia na Podpromie, no nie ma co ukrywać, tak? Rozstrzelana, zniszczona Resowia. Chyba spodziewaliśmy się, nie tyle może wszyscy, ale chyba obserwatorów spodziewało się tego, że mecz w Będzinie już poprowadzi z ławki ktoś inny niż Piotr Gruszka. Czwartek mecz w Będzinie, mecz specyficzny, tak można powiedzieć, na pierwszego mecz seta. Mecz w Sosnowcu, bo oczywiście mecz, często jest tak, zapomniany tak, właśnie, że Będziniany nie grają w swoim mieście, tylko w Sosnowcu, ale wiadomo, o co chodzi. Tak, hala widowiskowo-sportowa w Sosnowcu, taka specyficzna, taki łuk, w którym się też dość ciężko gra i no, na pewno Resowia na pierwszy set nie dojechała. Dojechała dopiero na drugi. W drugim drużyna z Będzina postanowiła chyba pójść do domu i dopiero następne trzy partie były w miarę wyrównane. Wymęczona wygrana Resowia, ale chyba wygrana, która też troszeczkę uspokoiła nastroje pod kątem tego, że jest ta wygrana, tak? No i widać było tą różnicę w meczu z drużyną Zawiercia, który ty obserwowałeś na żywo, ale też mam wrażenie, że mecz z drużyną z Będzina dał odpowiedź albo dał jeden ważny cynk trenerowi Gruszce, taki, że po pierwsze, chyba na ten moment Kałika Szodzi wygląda lepiej w zgraniu z drużyną, a drugi, chyba bez lidera gra się łatwiej, w sensie bez takiego kogoś, nie ma tego, co było wcześniej, że jak trwoga, to do hołga, wyszedł rym, a teraz gra się trochę bardziej rozkłada. Nie wiem, czy takie same miałeś obserwacje z trybun. W sumie celne spostrzeżenie, być może właśnie zejście Nicolasa Hołga sprawi, że każdy inny na boisku weźmie większą odpowiedzialność na swoje barki, bo długi czas to wyglądało tak, że był Hołg i długo nic i można się było tego trochę w pewnym sensie przyzwyczaić, przywyknąć i weszło to być może siatkarzom z Rzeszowa w krew. Oczywiście nie przesądzam, że tak było, ale jakieś przypuszczenia takie można wysnuć, bo tak to po prostu wyglądało. Na pewno Kawika Szodzie dał mocne argumenty trenerowi Gruszce meczem z Będzinem, że może prowadzić grę Resowi i robić to skutecznie i z sukcesami. I byłbym zdziwiony, gdyby mecz z Zawierciem zaczął Marcin Komenda, ale tak jednak nie było i to właśnie Amerykanin wyszedł w podstawowej szóstce i poprowadził Rzeszowę do pewnego zwycięstwa z Zawierciem. Wydaje mi się, że te dwa mecze trochę wykrystalizowały wyjściowy skład Resowi, aczkolwiek myślę, że w niedługim czasie jeszcze jednak Nicholas Hołk do niego wskoczy. Widać było, miałem takie wczoraj wrażenie, jak wchodził na zagrywkę, trochę zrezygnowany i też po końcowym gwizdku wszyscy się bardzo cieszyli, on chyba trochę najmniej, ale mi się wydaje, też trzeba to zrozumieć pod takim kątem, że no, był sprowadzany jako wyraźny lider, no i jako taki się w miarę prezentował w większości spotkań, tak? Ciężko było mu coś zarzucić. Oczywiście mecz z Jastrzębiem wypadł dramatycznie. Wcześniej w Warszawie w meczu, w którym się widzieliśmy, super zaczął, trochę gorzej kończył mecz. Także no jestem ciekaw, czy para Mareszal Buszek się utrzyma na dłużej, czy to tylko naprawdę chwilę, żeby złapać troszeczkę też oddechu dla Hołga, który też nie ukrywajmy, no też był w Kanadzie, był oczywiście z reprezentacją Kanady na Pucharze Świata, więc też może być tak, że dołek wynika z lekkiego przemęczenia. A czy to przemęczenie nie dopadło drużyny z Zawiercia, bo czwarta porażka z rzędu bez punktu, nie licząc oczywiście meczu w Pucharze Challenge, to musi martwić prezesa Barana i trenera Marka Lebedewa. Tak, 13 meczów do tej pory rozegrane przez drużynę z Zawiercia w Plus Lidze i ten bilans jest o tyle niekorzystny, że mają już 7 porażek, a 6 wygranych, co przełożyło się na 18 punktów i aktualnie, pomimo różnej liczby meczów rozegranych przez różne zespoły, to jest 7 miejsce, no i ta kolejka rozstrzygnęła to, że Zawiercianie nie zagrają w Pucharze Polski, co myślę, że jest rozczarowaniem dla tej drużyny. Myślę, że obstawiano na początku sezonu, że w tej pierwszej szóstce na zakończenie pierwszej rundy fazy zasadniczej Zawiercianie się znajdą, dlatego niezbyt to korzystnie wygląda. Plus jest taki, że nie zawodzą w Pucharze Challenge i pewnie wygrali z Heber Pazardzik. Myślę, że w rewanżu nie będą mieli problemów i awansują do kolejnej rundy, także z tego na pewno należy się cieszyć, no ale patrząc na całokształt tej drużyny, jak to wygląda, to ostatnio za dużo powodów do optymizmu nie widać. Mnie zastanawia, co dokładnie kieruje trenerem Lebediewem, że nawet jak zaczyna mecz Grzegorzem Boćkiem i jemu nie idzie, bo taki mecz był z Zaksą i taki mecz był też na Podpromiu, to
kurczowość się Grzegorza Boćka na boisku trzyma i nie wchodzi Mateusz Malinowski. Jest to dla mnie trochę zastanawiające, aczkolwiek rozumiem powód. Chcę dawać na pewno odpocząć Mateuszowi Malinowskiemu, ale był taki mecz, gdzie Zawiercie grało z Jastrzębiem i po dwóch setach Mateusz Malinowski jednak się na boisku pojawił, więc to nie jest taka sztywna zasada, ale w meczu na przykład z Saksą i z Resowią myślę, że to na minus trenera Lebediewa, że na puszczenie Malinowskiego się nie zdecydował. To trochę dla mnie zastanawiające. Wchodził tylko na zagrywkę, a Grzegorz Boczek tak jak trzymał w tym meczu atak, no to w końcówce no te błędy, no chociażby w czwartym secie zakończyły mecz. Co jest takie... Czy właśnie, bo on w sumie skuteczność zanotował ostatecznie nie najgorszą, ale te bezpośrednie błędy i też no, w dosyć ważnych momentach się Grzegorz Boczek mylił, dlatego ja nie uznaję tego meczu za dobry. Co ja mam taką obserwację, którą porównuję do poprzedniego sezonu, ta gra jest trochę mniej energiczna. Myślę, że trochę niedoceniono chyba wpływu też Kamila Semeniuka, no bo to, co wyprawia chłopak od pewnego momentu w drużynie grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, to jest niesamowite. No, mecz z drużyną z Olsztyna, nie wiem, czy wiesz, jaki procent w ataku u Kamila? Chyba 10 z 15 piłek skończył, zdaje się? 15 z 20, 75%. Także nie wiem, czy to nie jest jakiś tam rekord, o którym kiedyś Michał Kwietko-Będowski pisał, że chyba to jest najwyższy procent skrzydłowego w historii Plus Ligi przy jakiejś tam ilości piłek. Natomiast do czego chcę wrócić? Mnie energiczna jest ta gra, nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, tak? I też przede wszystkim ta gra jest taka lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. Środka w ubiegłym roku też było mniej, ale było więcej pipa. Teraz mam wrażenie, że trochę jest mniej tego pipa. Natomiast mam wrażenie też, że chyba pomoże drużynie Zawiercia to, że Michał Masny już jako Polak będzie występował, no bo mamy miejsce i dla Pęczewa, i dla Ferreira, licząc, że Pęcze wrócił tej formy, którą prezentował chociażby w półfinałach poprzedniego sezonu w meczach chociażby z Jastrzębiem, tak, gdzie wyglądał bardzo dobrze i był wyraźnie dużym wzmocnieniem Oniko Warszawy. Czy dokładnie, to jeszcze umożliwia grę z Peterem Verhesem, także to też nie jest bez znaczenia. Na pewno ułatwi to sytuację zawierciańskiej drużynie. Aczkolwiek no, Nikołaj Pęczew na razie poza tym meczem z bułgarskim Hebbarem Pazardzik to gra słabo moim zdaniem, bo oprócz tego meczu z Bułgarami, to Bułgar wspomniany właśnie jeszcze dobrego meczu nie zanotował, podobnie jak Wojciech Ferenc, takie mam wrażenie. I to też na pewno jest jeden z problemów właśnie tej drużyny, że Marcin Waliński i Alessandro Ferreira na razie nie mają takiego pewnego zmiennika. Plus taki, że akurat Marcin Waliński odpoczął sobie w meczu z Hebarem i tam akurat go Pęczew dobrze zastąpił, ale w gruncie Plus Ligi póki co takich sytuacji nie ma, że Ferreira i Waliński mogą sobie spokojnie odpoczywać. Nie na tej pozycji akurat. Teraz, jakie są twoje przewidywania, powiedzmy sobie szczerze, bo teraz tak. No, drużyna Zawiercia ma rewanż Bułgarii. Też no, nie będzie taki prosty mecz i w przyszły weekend jest w Katowicach. Gra z zawsze groźnym. Nie chcę też, żeby to brzmiało tak trochę oklepanie, ale zawsze groźną drużyną z Katowic. Natomiast Asseco Resowia Rzeszów będzie u siebie gościć drużynę Ceraduene i Czarnych Radom. Czy twoim zdaniem będzie tak, że podtrzymamy te pasy, czyli Resowia wygra trzeci mecz z rzędu, z drużyną z Radomia, która jest no, tu bardzo nieprzewidywalna, a drużyna z Zawiercia przegra kolejny mecz w Katowicach i de facto skaże się na nowo o walkę o czołową ósemkę, czy też przewidujesz, że drużyna z Zawiercia ten swój kryzys delikatny już powoli przechodzi, czego symptomy były w meczu z drużyną bułgarską w Pucharze Challenge, a drużyna z Rzeszowa będzie się męczyła, bo jednak drużyna z Radomia no, jest bardzo groźna? Znaczy, mi się wydaje, że Resowia ma duże szanse na pokonanie Radomia. W ogóle patrząc to ostatnie 7 spotkań Radomia to tylko 2 zwycięstwa i nie wygląda to zbyt optymistycznie. Resowia zakładając, że wreszcie formę na dobrym poziomie ustabilizuje, no to moim zdaniem będzie faworytem tego spotkania. W sumie to też tak trochę optymizmu dużo się pojawiło po tym spotkaniu właśnie z Zawierciem na podpromy dla rzeszowskiego zespołu, bo pomimo tak fatalnego początku sezonu, realia są takie, że jeżeli Resowia wygra z Radomiem 3-0, to przeskoczy w tabeli, będzie na 8 miejscu już, czyli ten minimum cel, czyli miejsce dające grę w playoffach będzie już spełnione, także dość tak bocznymi drzwiami można powiedzieć, może nie tak w oczywisty sposób, ale na ten moment Resowia może się zameldować już na 8 miejscu w tabeli. Z kolei co sądzić o Zawierciu? Myślę, że nadal będzie problem do końca tego roku właściwie, do przerwy w Berlinie. Oni mają mnóstwo grania, teraz mają, już jutro lecą do Bułgarii, czyli we wtorek. W środę mecz z Hebarem i mecz z Katowicami 21 grudnia, także na pewno nałoży się trochę zmęczenia. Na pewno Katowiczani nie są łatwym rywalem, oni chyba jeszcze żadnego meczu nie przegrali 0-3.
Więc w 0 do 3 nie przegrali żadnego meczu, a przecież wiemy, ile oni zagrali tiebreaków, więc jeżeli ten mecz będzie na długim dystansie, no to myślę, że to nie zadziała. Kozie z zawiercia i ja na razie nie podejmę się, kto jest jakimś wyraźnym faworytem. Myślę, że nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli zawiercie kolejne punkty straci, bo nie wyglądają dobrze, a też przez te podróże na pewno mają mało czasu na trening, więc trudno jakieś takie jednoznaczne sygnały, że już teraz nagle gra zawiercia się odmieni. Myślisz, że posada trenera jest w jakiś sposób zagrożona, czy tam jest cierpliwość do tego, aby dalej wykonywał swoją pracę, którą w ubiegłym roku w sezonie wykonywał fenomenalnie, tak? Myślę, że jeszcze spokojnie, no bo umówmy się, oczywiście no, uciekł Puchar Polski, natomiast myślę, że ta przerwa, która będzie związana z Berlinem i tego, że de facto, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się będę w błędzie, ale chyba poza Niko Pęczewem nikt do Berlina nie pojedzie, a nie wiem, czy w ogóle Niko Pęczew pojedzie. Zaraz zastanówmy się. Niko Pęczew, no myślę, że znajdzie się w kadrze Bułgarii. Oprócz tego Aleksandr Ferreira nie zagra, bo to Portugalczyk, Peter Verhees jako Belg może pojechać do Berlina. Taichiro Koga nie, bo Japonia ma pewny awans do igrzysk, także Arshdeep Dosan jeszcze wyjedzie jako Australijczyk, no i wyjedzie trener Lebediew jako szkoleniowiec reprezentacji Australii, także dużych ubytków kadrowych nie będzie. Myślę, że Dominik Hrabiszewicz to pociągnie i jeżeli chodzi o kwestię, którą tak już tak przechodząc też może troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o inne drużyny postligowe, no to mówiliśmy trochę o Resowi, która jest na fali wznoszącej i Resowi, która słynęła kiedyś z równej czternastki, a teraz o dziwo chyba o tej równej czternastce możemy mówić w kontekście drużyny Ślepska-Malow-Suwałki. Oczywiście jest tutaj element łączący ich trener Kowal, natomiast przyznasz szczerze, że jest duża głębia składu w Suwałkach, i ci zawodnicy wchodząc na boisko prawie za każdym razem coś wynoszą, co było widać chociażby w tym meczu z Bydgoszczą, w którym tak naprawdę no świetny mecz Tączka Sterna, a mimo tego drużynie z Suwałk udało się wyrwać te dwa punkty. Tak, zaczął w podstawowym składzie, to ten mecz Wojciech Siek, szybko zmieniony przez Łukasza Rudzewicza, była to dobra zmiana. Jakuba Ronkę zmienił Kevin Klinkenberg i to była świetna zmiana, to moim zdaniem była jedna z dwóch najważniejszych postaci tego spotkania, obok oczywiście Nikolasa Szerszenia, który zagrał show na zagrywce, zdobył 8 asów serwisowych i Suwalszczanie wygrywali akurat te sety, gdzie serię zagrywek dobrych przytrafiały się właśnie Polakowi z również francuskim obywatelstwem. W sumie wcześniej powiedzieliśmy o Michale Masnym, że to ostatnie spotkanie było pierwszym w roli takiej, że gra na polskiej licencji i podobna sytuacja będzie z Nikolasem Szerszeniem. On też stara się o zmianę tej licencji i to jeszcze nie nastąpi. Z tego, co z nim rozmawiałem, to 20 grudnia mija jego karencja i najwcześniej 20 grudnia będzie mógł starać się o grę jako Polak właściwie na polskiej licencji, ale ponoć są jakieś komplikacje i może być tak, że chociażby jeszcze w grudniu tego się nie uda załatwić i po 20 grudnia Suwałki mają jeszcze dwa mecze do zagrania w tym roku kalendarzowym i Bełchatów jest takie ryzyko, że i tak, Będzin. Bełchatów i Będzin. I Będzin, tak, właśnie, tak, dokładnie, i Będzin. Także o ile z Masnym już się udało, to Nikolas Szerszeń, przypuszczam, że w tym roku kalendarzowym być może jeszcze takiego komfortu Kowalowi, trenerowi Kowalowi nie powiększy i będzie trzeba kombinować z limitem obcokrajowców. Ale to myślę, że w miarę to wychodzi, bo to, co mówiliśmy, wiesz, co nie wiem, czy pamiętasz w audycjach przedsezonowych o tym, że Kacper Gonciarz prawie cały okres przygotowawczy spędził z całym zespołem. Widać, że on też jest grany, on gra zupełnie inaczej niż Joshua Duaniga, ale to nie są zazwyczaj te zmiany nie są spadkiem jakości, także tutaj fajnie. Tak, a nawet w tym meczu było tak, że przecież wszedł Kacper Gonciarz za Joshua Tuanigę i między innymi też dzięki jego wejściu Suwalszczanie na swojej hali zatrzymali Bydgoszczan. Zatrzymali to może akurat nie najlepsze słowo, bo Bydgoszczanie się jeszcze nie rozpędzili, bo przegrali komplet spotkań, no ale było tak, że przez jakiś czas było zwycięstwo Suwałk zagrożone. Troszeczkę śmiesznie to wygląda w takim kontekście, że 6 punktów BKS-u Wisły Bydgoszcz, 6 tiebreaków przegranych, są nad Będzinem, który wygrał już dwa mecze, mimo braku zwycięstwa, ale chyba pozytywnie nas zaskakuje drużyna z Bydgoszczy, bo myślę, że obiektywnie spodziewaliśmy się chyba tego, że okej, 12 porażek, to na pewno jest powód do, nie jest to powód do zadowolenia, no nie ukrywajmy tego, tak, ale 6 punktów i styl w tych spotkaniach chyba zaskakuje im plus, przynajmniej w mojej ocenie. Tak, ja spodziewałem się, że jakość gry właśnie Bydgoszczy będzie trochę niższa, dlatego na plus, aczkolwiek jeśli chodzi o liczbę zwycięstw, no to wygląda to no, fatalnie, bilans jest fatalny. Jak ktoś powiedzmy tej ligi nie ogląda, a jedynie spogląda tabelę, no to myśli sobie, że no coś tam jest ewidentnie nie tak. Ale patrząc na samą jakość gry, jestem delikatnie na plus zaskoczony.
Piątek w Bydgoszczy, hali Łuczniczka, BKS Wisła Bydgoszcz, MKS Będzin. Mecz o 6 punktów, nie ukrywajmy. Tak, MKS Będzin po nieudanym początku sezonu może się dźwignąć z ostatniego miejsca w tabeli. Szczególnie, że mam wrażenie, że ten team spirit, który jest w tej drużynie z Będzina, poszedł ewidentnie do góry. To było widać szczególnie chociażby w niedzielę w meczu w hali, tak jak poprawiłeś mnie oczywiście w Sosnowcu, z drużyną Kuprum Lubin, że ta wola walki ogromna była w drużynie Będzina, że te problemy, zaraz sobie o nich opowiemy trochę szerzej, nakręciły ich na plus i że widać też, że Dawid Zachheimer fajnie się w tą drużynę wkomponował, został jeden obcokrajowiec, fajnie się wkomponował. Taka pozytywna trochę banda świrów się zrobiła z drużyny z Będzina i mi się wydaje, że no tutaj na pewno gryźć parkiet, mówiąc kolokwialnie, oni będą i będą walczyć o każdy punkt, ale to samo można powiedzieć o drużynie z Bydgoszczy, że oni też są turbowaleczni, tak? I że można mówić o jakichś tam problemach jakościowych, ale w tych drużynach, które w jakiś sposób mają swoje problemy i prezentują na ten moment najniższy poziom gry, jest zupełnie moim zdaniem przynajmniej inna wola walki, czy inna dyspozycja mentalna niż czasami na przykład tak jak było widać w meczu Resowi z Jastrzębiem, jak było widać w niektórych meczach Zawiercia, jak czasami było widać, jak było to widać w drużynie Jastrzębia jeszcze za Santiliego. Zgodzi się, prawda? Oczywiście tak. Woli walki na pewno tym drużynom odmówić nie można, ale sytuacja taka sportowa na pewno nie jest do pozazdroszczenia chociażby trenerowi Jakubowi Bednarukowi. Niedawno T.J. Sanders opuścił będziński zespół, teraz zdezerterował, tak można powiedzieć, Puria Fajazi, a to byli zawodnicy myślę szykowani do grania pierwszych skrzypiec w tej drużynie, więc jeśli wypada dwójka z 7 podstawowych graczy, takich, którzy byli przewidziani do gry, no to jest to spora wyrwa i musi się wkomponować na nowo Grzegorz Pająk. Za Purię Fajaziego raczej nie zanosi się, że pojawi się jakiś transfer nowy. Trudna sytuacja i na pewno sporo do przemodelowania w funkcjonowaniu tej ekipy ma Jakub Bednaruk. Ale pomimo tych problemów to jest w sumie właśnie ciekawe. Być może to tę ekipę scementowało, bo ten tydzień, te kilka ostatnich dni przyniosły pierwsze mecze, w których Będzin w ogóle zdobył jakieś punkty. Wygrana w Olsztynie 3-2, punkt zdobyty z Resowią i wygrana teraz 3-2 z właśnie nie z Bydgoszczą, tylko z Lubinem. Tak, o Puri Fajazim opowiemy sobie jeszcze chwilę trochę później. Nasza konstatacja taka krótka jest taka, że to byłoby śmieszne, gdyby nie było żałosne. Natomiast może teraz jeszcze chwilkę o meczu, który chyba jako pierwszy od dawna zakończył się w tak nietypowy sposób, no bo czerwoną kartką chyba dla trenera Marcelo Frąckowiaka za grę na czas, kolejną już i kartka czerwona, która zakończyła mecz wynikiem 15-13 w tiebreaku. Tiebreaku, w którym nie zabrakło też kontrowersji, bo mieliśmy taką sytuację, że było 12-9, na zagrywce był najlepszy gracz Kuprum Lubin chyba do tej pory w sezonie, Bartek Lipiński. I piłka cudem po ataku Rafała Faryny została podbita przez drużynę z Lubina. Ktoś tam chyba, bodajże Przemysław Smoliński, tak ratując tą, przekroczył ręką linię środkową i sędzia zatrzymał grę i nakazał ponowienie gry bez punktu, co bardzo zirytowało drużynę z Będzina i znowu Kuprum doszło na remis. No, ta końcówka trochę szalona, no, ale wygrana przez Będzin. Mecz, który pokazał chyba, dlaczego te dwie drużyny są w dolnej części tabeli. Mecz, który pokazał to, że te drużyny są dosyć chimeryczne, który pokazał też to, że w tych drużynach brakuje w dużej mierze siły w ataku i w których mam wrażenie, oczywiście nie brakuje walki, ale w których też mam wrażenie, brakuje takiej powtarzalnej, solidnej gry, w której brakuje tego, żeby nie było błędów. Znaczy, na pewno w przypadku Kuprum Lubin sporo zależy od Jakuba Żebrowskiego. To chyba też nawet gdzieś kiedyś coś takiego powiedziałem i w sumie tego się trzymam, że jak dobrze gra Jakub Żebrowski, to znaczy lepiej wygląda cały zespół Kuprum. Jeżeli brakuje Jakuba Żebrowskiego, to mimo, że w bardzo dobrej formie ostatnio jest Bartłomiej Lipiński, no to trochę tej siły ognia brakuje, no bo trudno opierać atak na Robinsonie Dworanenia, aczkolwiek Brazylijczyk. Jak na to, co się spodziewałem, to gra porządku. Nie liczyłem jakieś wielkie fajerwerki w ataku właśnie, no ale to musi być wsparcie z prawego skrzydła i akurat do Bartka Lipińskiego nie ma co mieć jakichś tam zastrzeżeń, bo gra bardzo dobrze. Plusem może być to, że na boisku pojawił się już Damian Domagała po długiej kontuzji, czyli drugi atakujący z zespołu z Lubina, co da na pewno jakieś pole manewru trenerowi Frąckowiakowi. Co do MKS-u Będzin, do tego, że ta gra ich trochę jest taka szarpana, że brakuje jakiejś stabilizacji, myślę, że trudno stabilizację, jeżeli dwa ważne ogniwa z tego zespołu wypadają i trener Bednaruk musi, no tak jak wcześniej powiedziałem, trochę modelować sposób funkcjonowania tego zespołu. Fajna sytuacja z pierwszego seta tego meczu i która pokazuje trochę, nad czym Będzin może jeszcze pracować. Statystyki po pozytywnym przyjęciu w ataku zespołu z Będzina, oni skończyli po pozytywnym przyjęciu tylko 2 z 7 piłek. Dali się raz zablokować, zrobili 3 bezpośrednie błędu. A po przyjęciu negatywnym z kolei,
skończyli 5 z 6 piłek, nie zrobili żadnego błędu, nie dali się zablokować. To kompletnie odwrócona sytuacja. Łatwiej jest grać chociażby pierwszym tempem po dobrym przyjęciu, aniżeli skończyć 5 z 6 piłek po negatywnym przyjęciu. Także tu jest duże pole do poprawy jeszcze. To jest chyba ta wola walki, o której mówiliśmy, prawda? Że widać, że oni nie poddają się. Natomiast też dopowiem do tego, co powiedziałeś. Ostatnia akcja pierwszego seta. Bardzo dobre przyjęcie i Grzegorz Pang się w ogóle nie zrozumiał z Rafałem Faryną. Piłka zupełnie nie w tempo, ledwo tam przebili na drugą stronę Będzinianie, no i Lipiński skończył seta. Co muszę powiedzieć, to jest jeszcze to, że jeżeli chodzi o Będzin, no to też jest to specyficzne, że dwóch atakujących chyba najjaśniejsze punkty, to co mówił trener Bednaruch, także gdybym mógł grać jak w piłce nożnej na dwóch napastników, tak bym grał, no bo zobacz, mecz z Olsztynem, wygrany, kto jest MVP? Superlak, tak? Michał Superlak, który gra bardzo dobry cały mecz i jest MVP. Mecz z Lubinem, wychodzi Faryna, gra bardzo dobry mecz, jest MVP, także tutaj można powiedzieć dwóch równych atakujących. Więc to jest chyba duży atut trenera Bednaruka, że mam wrażenie, że tych zawodników też trochę dobiera pod kątem drużyny. Superlak chyba ciut bardziej techniczny od Faryny, a bardziej Faryna bardziej siłowy, ale oboje w bardzo wysokiej formie. No jeżeli zgrają się z Grzegorzem Pająkiem, no to myślę, że będzie niekoniecznie musi spaść, bo widać, że to, o czym powiemy sobie za chwilę, jeżeli chodzi o kaszankę kolejki, no to zdecydowanie chyba nakręciło jeszcze bardziej do tego, żeby o jeden wspólny cel walczyć. Sam Jakub Bednaruk mówi, że cele drużyny się zmieniły po tego osłabienia, że teraz ich głównym celem jest walka o utrzymanie, ale nie sądzę, żeby ich pozycja była zagrożona, chociaż no może to zbyt optymistyczne, ale wydaje mi się, że zostanie to wszystko tak poukładane, że chociażby to, co powiedziałem wcześniej odnośnie skuteczności po pozytywnym przyjęciu, no to jest kwestia jeszcze może zgrania z Grzegorzem Pająkiem, no bo bądź co bądź łatwiej jest poprawiać grę chociażby pierwszym tempem niż grę na wysokiej piłce, tak mi się wydaje, że jest łatwiejsze do opanowania, a nie sądzę, żeby jednak Będzin z ligi spadł. Wydaje mi się, że to nadal jednak wszystko wskazuje na to, że z ligą pożegna się BKS Wisła Bydgoszcz. Tak, jakbym miał obstawiać ten mecz drużyny z Bydgoszczy, z drużyny z Będzina, myślę, że Będzin ten mecz wygra. Natomiast korzystając z fajnego zwyczaju, który wprowadził Piotrek, to może ja będę czytał wynik meczu i będziemy się wymieniać na zmianę dwoma, trzema spostrzeżeniami z danego spotkania, którego nie mówiliśmy do tej pory szerzej, a potem przejdziemy sobie do koszanki kolejki, a na końcu wybierzemy oczywiście pierwszą i drugą siódemkę kolejki, dobrze? No jasne. Tak, więc omówiliśmy sobie już Ślepsk, Malow, Suwałki, BKS Wisła Bydgoszcz, wynik 3-2, mecz był w piątek. Omówiliśmy sobie niedzielny mecz kończący kolejkę MKS Będzin, Kuprum Lubin też 3-2. Nie powiedzieliśmy nic i teraz na to pora. Króciutko, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1, Indyk Poleze też Olsztyn. To się rzuca z mojej perspektywy w oczy. Fenomenalna dyspozycja Kamila Semeniuka. I de facto i z jednej strony, a z drugiej strony duże problemy drużyny z Olsztyna. Kontuzja Jana Hadrawy i czas i teraz chwila prawdy przed Remkiem Kapicą. Znaczy dokładnie, ale akurat już to spotkanie to było spotkanie właśnie w wykonaniu Remigiusza Kapicy słabe, trzeba powiedzieć. O ile bardzo dobrze prezentował się w tych swoich wcześniejszych wejściach w poprzednich meczach, to tutaj jednak tego spotkania nie udźwignął. Chyba tylko z 14 bodajże piłek skończonych. Może to być pewnego rodzaju problem na pewno dla Olsztyna, ale takie przemyślenie jedno jest na pewno, że jeśli ta kontuzja już musiała się przydarzyć, to ona się przytrafiła względnie w dobrym momencie, o ile w ogóle coś takiego można powiedzieć. Chodzi po prostu o to, że Olsztynianie mają jeszcze przed sobą w tym roku kalendarzowym dwa trudne mecze. Będzie to spotkanie z Warszawą i ze Skrą. 18 grudnia ze Skrą i 21 grudnia z Warszawą. Jest teza moja taka, że nawet z Hadrawą wygranie tych meczów byłoby trudne, więc jeśli Jana Hadrawy nie będzie, to wielka taka strata w kontekście wyników być może nie zajdzie, a później mamy długą przerwę na turniej w Berlinie i Jan Hadrawa będzie mógł w tym czasie dojść do zdrowia. Przypuszczam, że Olsztynianie tak czy tak, nawet przegrywając dwa spotkania, zameldują się w szóstce pierwszej po fazie zasadniczej i zagrają w Pucharze Polski, więc może się okazać, że ta absencja Hadrawy będzie po prostu w pewnym sensie niezauważalna. Myślę, że tak. Kolejny mecz, który był w sobotę, Hali Torwar, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa 3-0 z Treflem Gdańsk. Taka moja delikatna dygresja. Szkoda, że te mecze były w tym samym momencie, znaczy mecz Legii z Wisłą Płock i mecz drużyny Werwy Warszawa, no bo po pierwsze sparaliżowana okolica Torwaru i stadionu Legii, a po drugie chyba trochę mniej kibiców, a szkoda, bo mecz był bardzo ciekawy. 6 punktów więcej zdobyła drużyna z Warszawy. Każdy set się kończył albo 25-23, albo 27-25, także wygrali, bo po prostu mieli lepsze końcówki. Widać było to doświadczenie, którego brakuje drużynie Michała Wynierskiego. I Artur Udrys, dobry mecz,
pierwszy w lidze dobry mecz jego po powrocie. Z drugiej strony trochę słabsza dyspozycja Rubena Szota, który słabo kończył piłki na skrzydle w przeciwieństwie do Bartka Kwolka i Kevina Tilliego. Chyba to zaważyło na delikatnej różnicy, bo te sety były bardzo, bardzo równe. Co to pokazuje? To pokazuje, że Warszawa, no ta pierwsza szóstka wydaje się, że być wyklarowana. Jan Król już tylko bardziej w roli takiego zmiennika sytuacyjnego. A drużyna z Gdańska, co o nich można powiedzieć? Mieli fajną bardzo serię na Śląsku, dwa wygrane za trzy punkty, świetna forma Pablo Klera. W tym meczu chyba zabrakło chłodnej głowy, zgodziłbyś się? Myślę, że tak. Myślę, że po prostu brakuje trochę takiego doświadczenia, czyli jeżeli im dłużej oni będą grać z sobą w takim składzie, to tym teoretycznie powinno to wyglądać lepiej. Aczkolwiek moim zdaniem ważna sprawa do podkreślenia jest taka, że nawet jeżeli oni mecze przegrywają, to nie są to jakieś blamarze i nawet wynik 3-0 z Warszawą to nie jest nic, co by im mogło przynieść jakąś taką skazę, czy że oni powinni się tego wstydzić. Zagrali dobre spotkanie. Podobnie zresztą, nawet pamiętam, grali ze Skorą Bełchatów, przegrali ten mecz, ale to też nie był mecz, za który można się wstydzić. Także to były porażki, ale w dobrym stylu. Tak, wcześniej też w sobotę 14:45 hala w Jastrzębskim Zdroju, Jastrzębski Węgiel, GKS Katowice. No w wyniku innego niż 3-2 nie mogło być meczu drużyny z Katowic. Natomiast jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że 2-0 prowadziły Katowice, no i zanosiły się na sensacje. Dobre zmiany, tak jak mówiliśmy już wcześniej, Michał Szalacha i Dominik Depowski pozwoliły ten mecz odwrócić. No i coraz lepsza forma Tomasza Fornala, a drużyna z Katowic bez Jakuba Jarosza, którego to był słabszy mecz, samym lewym skrzydłem i świetnym Janem Nowakowskim nie była w stanie tego wygrać za dwa punkty. Czy tutaj jakie masz obserwacje do tego spotkania? No, czy pod wodzą Slobodana Kovacsa i wcześniej pod wodzą Luka Reynoldsa, to był taki mecz Jastrzębia, gdzie rywal postawił najtrudniejsze warunki na pewno. GKS Katowice zagrał właściwie to, co gra przez większość sezonu, czyli 5 setów, ale tym razem Jastrzębia się nie udało wywieźć wygrany. Tak jak powiedziałeś, trochę słabszy mecz Jakuba Jarosza, który warto podkreślenia gra sezon jako tako ogólnie bardzo dobry. Dobra gra Rafała Szymury na pewno, dobra gra Jana Nowakowskiego, ale na dobrze dysponowany zespół z Jastrzębia to nie wystarczyło. Mówiliśmy trochę wcześniej odnośnie stylu Slobodana Kovacsa, który nie boi się wprowadzać swoich zmienników. Po części pewnie, na pewno zamysł jest taki, żeby poprawić grę, a po części pewnie chce zobaczyć swoich zawodników na boisku w warunkach meczowych. Stąd między innymi właśnie na przykład Michał Szalacha na boisku. Dokładnie, także widać tutaj tą głębię składu, o której mówiliśmy, jeśli chodzi o drużynę z Jastrzębia i która coraz bardziej się pojawia. Jeszcze przecież czekamy dalej na powrót Juliana Linela. Jeżeli chodzi o kolejne pozostałe dwa spotkania, no to mecz, który widziałeś na żywo w hali na Podpromiu, Asseco Resowia Rzeszów wygrywająca 3-1 z drużyną Aluronu Wiltus CMC Zawiercie mówiliśmy. Został ostatni mecz, chyba najbardziej emocjonujący, jeżeli chodzi o starcia pod siatką w hali w Radomiu. Cerat Enea Czarni Radom 1-3 przegrywa z PGS Krom Bełchatów. PGS Krom Bełchatów, która grała bez Mariusza Wlazłego i to było widać, bo Duszan Petkowicz chyba około 40% skończył, ale chyba 5 razy był blokowany, także widać, że to nie jest ten Duszan Petkowicz jeszcze, którego znamy z Włoch, natomiast fenomenalna dyspozycja chłopaka, który hale pod tak zwanym złotym sufitem zna na pamięć, czyli Norberta Hubera, pozwoliła zwyciężyć 3-1 Skrze i mam takie wrażenie, że hala w Radom jest bardzo trudna, ale dla drużyn, które są największymi faworytami na ligi. Ta hala pozwala, jakby spowoduje, że te sety są wyrównane, ale te końcówki dla drużyny Skry, czy też wcześniej meczu, który widziałem dla drużyny Grupy Azoty Zaksy, Kędzierzyn-Koźle padają ich łupem po prostu z uwagi na doświadczenie i mniejszą liczbę błędów. A z kolei Radomianie, to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no 7 spotkań i tylko 2 wygrane, także nie jest to na pewno dobra passa. Słaby mecz, mam wrażenie, zagrał Wojciech Włodarczyk i dosyć dużo tych słabych spotkań się u właśnie Włodarczyka pojawia, mam wrażenie, w tym sezonie. O ile zwykle można liczyć na dobrą dyspozycję Karola Butryna, no to trochę brakuje tego wsparcia w ataku z drugiego skrzydła. O ile Wincic stara się robić na środku co się tylko da, no tych piłek Pajęk zwykle dostaje po kilkanaście i stara się jakoś ten atak bilansować drużyny z Radomia, żeby nie wszystko było oparte na Karolu Butrynie, ale na pewno jakaś sprawa do rozwiązania to odetchanie lewego skrzydła, mam wrażenie, w Radomiu. Znaczy ten mecz dobry był Protopsaltisa, 55% w ataku i do 120 parę piłek, natomiast no i sam Protopsaltis też dostaje tylko specyficzne piłki, jak wiemy, tak, to nie są wszystkie piłki, nie każdą da się mu zagrać, także to jest pewien problem drużyny z Radomia, którą Robert Prygl musi starać się rozwiązać, więc tak jak mówiłem, ostatni mecz to był mecz z Krybuchat z zespołem z Radomia, wygrane 3-1, tam delikatny incydent pomiędzy Wiadomie Podipurem a Michałem Filipem i nietypowa sytuacja, że oboje zawodnicy skończyli ten trzeci set już za
nie tyle w kwadracie, co za ławkami rezerwowych, ale tu chyba nie będziemy się na tej sytuacji do końca skupiać, no bo no też zawsze mówimy o tym, że czasami takie sytuacje pomagają, no bo też troszeczkę ta gra wtedy jest bardziej żywa, szczególnie w tej hali w Radomiu na pewno emocji nie brakowało i takie mecze też się dobrze ogląda, umówmy się. Tak, ja akurat nie mam tak, że siatkówka to powinna być super grzeczna gra, jeśli coś nie wykraczające poza skalę się dzieje takiego, co podkręca atmosferę na trybunach, to dla widowiska to często po prostu lepiej jakoś z większymi emocjami się takie spotkania ogląda. Zastanawialiśmy się, czy to nie powinno być kaszanka kolejki, to starcie Michała Filipa z Mladym Ebadipurem, ale nie, czas na naszą kaszankę kolejki. No i tą kaszanką kolejki jest oczywiście zachowanie Purifa Jaziego. Tutaj Filip pewnie opowie trochę szerzej, ja tylko powiem może tak, że w czwartek zauważyłem bodajże wpis, czy to była środa, Jakuba Bednaruka, że ten sezon tyloma rzeczami go spotkał, jakich jeszcze nie spotkał w swojej karierze i że nie spodziewał się, że będzie jeszcze bardziej szalony sezon niż ten, który był w Bydgoszczy, a jednak jest. Jakub Bednaruk wychodząc na trening w środę, mieszkając na jednym osiedlu z Purią Fojazim, wyszedł z mieszkania, wychodzi z klatki i patrzy, a tam Puria Fojazi z wielkimi walizkami spakowany czeka na taksówkę na lotnisko w Katowicach i odlatuje do Iranu. Jak byś to skomentował, bo jakby ja już jestem trochę zmęczony, wiesz, tym, że to się stresuje sytuacja, w której zawodnik ma kontrakt w naszej lidze i w pewnym momencie on po prostu go zrywa, tak? I taka sytuacja nie powinna mieć miejsca na poważnym poziomie, no bo szanujmy się, podpisujemy jakąś tam umowę, oczywiście ona wiąże i klub i zawodnika i starajmy się jej przestrzegać, tak? Bo nie może być tak, że pewnie jest taki kontrakt, tak jak ja przynajmniej znam prawo skonstruowany, że ta kara, którą ma zapłacić Fayaz jest pewnie śmiesznie niska w porównaniu do tego, co zaoferował mu nowy klub i dlatego ten kontrakt został zerwany. Czy ja myślę, że pewna sytuacja, która nastała w Iranie pomogła Fayaziemu w podjęciu decyzji o tym, żeby z Będzina, mówiąc krótko, zdezerterować. Konkretnie chodzi po prostu o to, że w Szardarii Urmia jest klub w Iranie, który obecnie zajmuje szóste miejsce w lidze i tam kontuzji doznał Farhad Gaemi, czyli czołowy irański przyjmujący. On przez dłuższy czas nie będzie mógł grać, między innymi opuści turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Tam posadę szkoleniowca przejął niedawno Mustafa Karkanek. To jest trener, który dużo w tej lidze wygrywa i o którym jest taka opinia, że ma jakiś taki dar, w cudzysłowie, do przyciągania czołowych siatkarzy do swojego klubu, tylko że powiedziałem w cudzysłowie dar, bo często umyka się do brudnych gierek, to znaczy nie do końca fair postępuje w tej lidze i ja myślę, że to jest taka właśnie jedna z tych sytuacji, gdzie w brzydki sposób Puria Fayazi postanowił z Będzina uciec, żeby właśnie dołączyć do tej drużyny Szardarii Urmiar tego trenera. Pojawiły się takie okoliczności, że Gaemi nie zagra, dlatego zwolniło się miejsce. Mówi się w różnych już miejscach, że on się w Polsce dobrze czuł, że dobrze się zaklimatyzował w Będzinie. Druga strona jest taka, że w Iranie jest jego córka, za którą być może tęsknił, tęsknota być może by rosła i mimo, że dobrze się czuł, no to jednak dodał sobie 2+2, że jakiś korzystny kontrakt w Urmii wróci do swojej rodziny i stwierdził po prostu, że tak będzie dla niego lepiej, tłumacząc się problemami finansowymi. Czy finansowe problemy tam na pewno były? Z tego, co mi wiadomo, jego kontrakt obowiązywał od 1 listopada, mamy dopiero połowę grudnia, więc półtora miesiąca, nawet gdyby musiał czekać na pieniądze. Okej, to nie jest sytuacja, która powinna być na porządku dziennym, ale bywały sytuacje dużo gorsze, gdzie siatkarze musieli czekać znacznie dłużej na swoje wypłaty i po prostu czekali. Ja myślę, że Irańczyk wykorzystał pierwszy, lepszy powód, być może nawet nie do końca jeszcze zgodny z prawem i po prostu wykorzystał nadarzającą się w Iranie okazję. Dla mnie bardzo słabe zachowanie, zwłaszcza, że tak jak mówię, jeżeli jego kontrakt obowiązywał od początku listopada, to te półtora miesiąca to nie jest jeszcze jakaś wielka sprawa, żeby od razu tak się zachowywać, aczkolwiek pewnie nie znamy całej prawdy. To, co wiadomo, to dla mnie nie świadczy dobrze o Irańczyku. Dla mnie to faktycznie jest kaszanka kolejki, chociaż to nawet nie jednej kolejki, ale w ogóle kaszanka ostatniego czasu, o tak. Tak, tu bym się zgodził, no bo po pierwsze spodziewaliśmy się chyba więcej też na gruncie sportowym od niego, no bo tutaj widać było, że dużą robotę wykonują w Będzinie, żeby go doprowadzić do pełni sprawności po tym też wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym, gdzie on też był chociażby w Japonii na Pucharze Świata. Dwa, no te mecze w jego wykonaniu żaden chyba nie był taki, że nam zapadnie na długo w pamięć. Trzy, wywiad tutaj, w którym on obciąża Michała Kubiaka i tu próbował się trochę wybielić, oczywiście tam nie wnikamy w ten konflikt i kto miał rację, bo wydawał się Puri Fayazi bardzo sympatyczny, natomiast no, z Polską się nie pożegnał sympatycznie i jestem teraz bardzo ciekaw, czy kiedykolwiek jeszcze ktoś po niego z Polski zdecyduje się sięgnąć, bo chyba nie powinno się tak dziać, że ktoś po niego sięga, a z drugiej strony Kevin Tilly przeniósł się do Chin błyskawicznie z Jastrzębia, no i jakoś drużyna z Warszawy poprosiła go ponownie o jego usługi, aby grał w Plus Lidze i to chyba te historie też pokazują, że tak naprawdę dobi zawodnicy zawsze znajdą
się znajdzie na ich zapotrzebowanie, nawet jeżeli wcześniej zachowali się nieelegancko. No dobrze, mamy tą kaszankę początku de facto sezonu, bo ostatnich tygodni, jaką jest zachowanie Puli Fayaziego. Czas na ostatni akcent naszego dzisiejszego odcinka, czyli wybór siódemki kolejki. Wybór trochę inny niż zawsze, no bo jesteśmy w dwójkę i tu nie będziemy udawać, czy próbować się przerzucać jakimiś racjami, a tak naprawdę po prostu powiemy sobie, kto w naszej ocenie zasługuje na pierwszą, a drugą siódemkę. No dobra. Czy właściwie to już trochę z sobą rozmawialiśmy, żeby nie przedłużać odcinka, tak można powiedzieć. Dokładnie. Zacznijmy może od pozycji atakującego. I kto? Będzie to Rafał Faryna i Tomczyk Stern. Tak, zgadzam się, ale tutaj ciekawi mnie, kto dla ciebie pierwszy, kto drugi. Powiedziałem, że na przykład Tomczyk Stern, bo tak właściwie się wstępnie umówiliśmy, ale też dobry mecz, na przykład chociażby Artura Udrysa, ale zdecydowaliśmy się na Słoweńca, dlatego że no, nie zdarzały się takie spotkania wcześniej, żeby... 37 no, punktów. Wydaje mi się, że to najlepszy mecz w ogóle jego, także 31 punktów, 11 serwisowy, ponad 50% w ataku, 6 bloków, ale mimo tego przegrany mecz, dlatego Rafał Faryna, który tak poprowadził Będzina do zwycięstwa. I pierwsze szóstce Rafał Faryna. Dokładnie, w drugiej Tomczyk Stern. Przechodzimy teraz do rozegrania. Myślę, że pierwsza szóstka łatwe, dobry ostatnio impuls, dobry mózg drużyny. Kałika Szodzi, tu chyba się tak, zgodzimy oboje. Tak, i Bento Newti moim zdaniem drugi. Tak, i Bento Newti trzyma równy poziom. Też to jest taka kolejka, w której nie było jakoś wielkiego wysypu rozgrywających, którzy rzucili się strasznie w oczy, więc Bento Newti jak najbardziej. No i teraz przechodzimy do przyjmujących. Tutaj no nie możemy przyjść obok występu Kamila Semeniuka, ja mówię to po raz czwarty, ale no jestem dalej pod wrażeniem, także Kamil Semeniuk już któryś raz jest w naszej siódemce kolejki. Drugim będzie... I Nicolas Szerszeń za niesamowite zagrywki, za to, że przesądzał chociażby wynik piątego seta w Suwałkach. Dokładnie tak. 8 asów serwisowych, nie można obok tego było przejść obojętnie. Dokładnie tak. Dalej mamy Bartłomieja Lipińskiego, porażka tego druga siódemka, ale kapitalna forma. Ponad 50% w ataku, najwięcej punktów, chyba około 19 w tym meczu, jeżeli chodzi o drużynę z Lubina. Nie robi błędów w ważnych momentach. Fajnie się na mnie rozwija, no, taki ofensywny przyjmujący. A drugi, taki bardziej defensywny, to Tomasz Fornal, tak? Zgadzamy się? Tak jest. Druga szóstka to będzie Bartłomiej Lipiński, Tomasz Fornal, pierwsza, Kamil Semeniuk, Nicolas Szerszeń, aczkolwiek tutaj też pojawiło się kilka takich nazwisk, które gdyby nasza drużyna była bardziej wyrównana liczebnie, no to znaleźliby się pewnie jeszcze Kevin Klinkenberg chociażby, albo Rafał Szymura. Tak, albo Jan Forman jeszcze, który miał fajne wejście bardzo w Będzinie. I też trzeba docenić Rafała Buszka, chyba najlepszego mecz od lat plus lidze. Nie wiem, czy się zgodzisz. Znaczy może nie od lat, bo musiałbym się chwilę zastanowić, ale w tym sezonie gra drugi mecz w wyjściowym składzie i gra dobrze. No i środek, dominator, człowiek spod złotego sufitu, Norbert Huber, kapitalny mecz, 16 punktów. I Łukasz Wiśniewski, 8-9 w ataku, 5 bloków. Wiśnia stale w formie. Chyba nie ma co do tego tej dwójki wątpliwości. Natomiast zawodnicy z drugiej szóstki to... No Bartłomiej Lemański i Jan Nowakowski. Dokładnie, tak. Jan Nowakowski bardzo wysoki poziom. Trzymał 13 punktów. Fajny mecz. Nie odstawał w ogóle od Wajgrasa, czy Szalachy, czy też Gładyra. Natomiast Bartłomiej Lemański, tak jak mówiliśmy, już kolosalna siła w ataku. Wielkie wzmocnienie też chyba Resowi pod kątem tego, jak mogą grać rozgrywający i dużo piłek do niego idzie i większość kończy. Tak, do tego tylko jednak zagrywka bez asów serwisowych, ale serwował nieźle, do tego trzypunktowe bloki i był taki przytomny na boisku, można powiedzieć. Udało mu się kilka obron zanotować. Jeżeli piłka szła w jego kierunku, żeby na przykład ją wystawić, to reagował dobrze i jako całokształt bardzo dobry mecz Bartłomieja Lemańskiego. Pozycja libero pozostała, mamy dwójkę, pierwszy dla mnie Luke Perry i drugi Damian Wojtaszek. Tutaj mógłbym się dyskutować, no bo Damian Wojtaszek jest w formie kapitalnej, te przyjęcia zagrywek 120 km na godzinę w punkt, ale też widzę jak Luke Perry, jaki on ma wpływ na drużynę w fazie defensywnej i jak dobrze się w tej trójce odnajdują na przyjęcie, bo też trzeba powiedzieć, że to przyjęcie wyglądało dobrze w Rzeszowie, więc nagrodzimy Australijczyka pierwszą szóstką, a Damian, który depcze po piętach Pawłowi Zatorskiemu strasznie, trafia do naszej drugiej szóstki, tak zwanej siódemki kolejki. No dobrze, to może jeszcze tak, żeby podsumować, to może ja wymienię pierwszą, ty drugą, dobrze? Jasne. No to Rafał Faryna po przekątnej z Kabiką Szodzim, Kamil Semeniuk na przyjęciu z Nicolasem Szerszeniem, na środku Norbert Huber i Łukasz Wiśniewski, a na przyjęciu Luke Perry, znowu podkreślę, limit zachowany. Znaczy na libero, Luke Perry. Tak, na libero oczywiście. Druga szóstka w takim razie, Bento Newti, Tomczyk Stern, Tomasz Forn,
Bornal, Bartłomiej Lipiński, na środku Bartłomiej Lemański, Jan Nowakowski, na libero Damian Wojtaszek. I znowu jesteśmy w limicie obcokrajowców. Fajna ta nasza liga, bo dużo To samo z siebie wychodzi, my tego nie planujemy. Dokładnie, fajnie, że tak Polacy wyglądają dobrze w tej lidze i że wiodą prym, no bo widzimy to na przykładzie Włoch, jak może być problemem, jeżeli taka jest, jeżeli nie ma takiej sytuacji, tak oczywiście. Dokładnie, może być taka sytuacja, że jutro na boisku przeciwko Warszawie wyjdzie 6 Włochów? Nie, 5 Włochów. Pięciu obcokrajowców. Pięciu obcokrajowców i tak, chyba co, Roberto Russo, tak, i chyba libero, tak? Roberto Russo, tak, i Kolaci. Dokładnie. No właśnie, także to też piękne czasy dla naszej siatkówki, tak już kończąc, no bo tak jak mówiliśmy na samym początku, wczoraj Modena Perugia, dwaj najlepsi zawodnicy, Wifi Leon, tak, i Bartek Bednosz, także no, kłopot bogactwa ma Vital Heinen. Oby tak dalej, oby tak do lata, oby tak do Tokio. Tak jest, a my dobrnęliśmy do końca tego odcinka i za uwagę dziękujemy. Ty, Kuba, zaczynałeś, ja może zakończę. Z Warszawy dziękuję. Kuba Lewandowski. I z Rzeszowa Filip Korfanty. Dzięki, cześć, dzięki, trzymajcie cześć. Się.